Witam was. Z tej strony Filo, a to jest 25 odcinek z gry Wiedźmin 1. Zanim wyruszymy jeszcze na bagna, skończymy wszystkie wątki w mieście, a wszystkie wątki w mieście, jakie aktualnie mamy dostępne, to są walka na pięści i cmentarz. Jako że jest północ, to właśnie tak, zgadliście, idziemy na cmentarz. Dobiegłem sobie na miejsce przed odcinkiem i zobaczyłem właśnie coś takiego, że jest tam upiór, który jakby z kimś się bił. Albo może krzyczy. Właśnie te... A nie, on bije gule. Czyli on jest jakby dobry. Się przynajmniej wydaje. Nie wiem, w każdym razie z upiorem nie mamy złych tych relacji. Musimy tylko guli się pozbyć, bo one nam będą trochę przeszkadzały. A to miło z jego strony, że z nimi chce walczyć. I tu już prawie ubił jednego. Styl grupowy i dobry, panie upiorze. Jeszcze zanim ze mną pogadasz, to te rzeczy z gula może wezmę. Jestem święcie przekonany, że on ma dobrą rację. Znaczy, że on ma rację, ten upiór. Mimo, że jeszcze go nie znam. Tylko nie chcę go atakować, tylko chciałbym z nim porozmawiać. Dzień dobry. Moja żona to ściera. Może coś się za tym kryje. Miałem go po prostu zabić? Kurde, szkoda by mi było, czekajcie. No nic, chciałbym z nim pogadać, ale... Gdzie jest moje ciało? Nic, to spróbujmy z nim was zawalczyć. Skoro tak się maluje sytuacja. Kurde, on jest ciężki do trafienia. O. Trzeba się posługiwać czarami. Inaczej nie da rady. Muszę zgłosić. Okej, to wszystko. Szkoda, kurde, myślałem, że będziemy mogli pogadać z tym duchem. To skoro zgładziliśmy szanownego duszka, to możemy zobaczyć coś przy okazji, co jest na cmentarzu, bo jakby było algule, to byśmy mogli zlecenie na nie wykonać. Więc zobaczmy, jak się on maluje. Vincent coś mówił, że jakbyśmy oczyścili cmentarz, to generalnie... Nie wiem, czy powiedział dosłownie, żeby nam zapłacił, ale zobaczmy, czy coś się pojawi, jakbym pokonał gula. Czy gul to też nie jest jakiś silny potwór i w ilości jeden to nie stanowi dla nas zagrożenia. Rzeźba. Okej, czyli coś tutaj będzie chyba. Na tym cmentarzu się działo. Ja jeszcze nie wiem co, ale wiem, że coś. Też powinienem poczytać jakieś coś o roślinach, bo dalej mam jakieś nieznane rośliny. Abym chciał w sumie być już obcykany w tym temacie, żebym mógł wszystko podnosić i z każdej roślinki korzystać. Bo się może przydać prędzej czy później. No ale dobra, widzę, że guli tutaj nie ma. Ciało osiłka. Jest za to mnóstwo guli. O kurde. I jest algul jednak. Są algule. To jednak zapolujemy na nie. Ale zobaczmy też to ciało osiłka. Bo dlatego tutaj się udałem. O! Gul. Same gule tym razem. Białe róże. Może nam się przydadzą. Straciliśmy czerwone, więc zostały nam białe i żółte. To ja sobie pofarmię te gule. I się zobaczymy, jak już... Będę miał z nimi sytuację ogarniętą. Tylko zauważyłem właśnie, że nie nauczyłem się wydobywać szpiku z tych alguli. Więc w takim razie innym razem to zlecenie zrobimy. Bo bez przeczytania tej książki to nie ma szans. Chyba, że po prostu się prześpię, pójdę do antykwariusza, prześpię się znowu i znowu pójdę na te algule. Mogę tak zrobić w sumie. Więc do zobaczenia u antykwariusza. W sumie pomyślałem, że skoro się przesłałem do południa, żeby pójść do antykwariusza, to po południu też jest dostępna ta babka od zlecenia na ducha. Więc pójdę do niej po prostu i odbiorę też zapłatę, no bo 200 orenów piechotą nie chodzi, tak. Tylko stoi w miejscu. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd? Dowód? Jaki dowód?
Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! Można powiedzieć, że straszne babsko. O, nowy poziom! Super. Bardzo dobrze. Ostatnio w zawrotnym tempie te poziomy wbijamy, powiem wam. Bo na każdym odcinku jeden poziom jest. Więc dobrze. Bo teraz chyba Geralt ma już 18 poziom, jeśli się dobrze nie mylę. Więc jestem usatysfakcjonowany, bo im większy poziom, to tym większe szanse w pojedynku z tym Azarem Javedem. Jest o Al Ghulach. Kurde, za 500 orenów, no dobra. Niech stracę. Sobie uprzeczytajmy. A, dobra. Tu nie ma nic za specjalnych informacji. No dobra, no to posiadamy informację o Al Ghulu. Teraz mogę wrócić na cmentarz i sobie pofarmić. Żeby nabić, kurczę, ten szpik. Bo to chyba szpik z Al Ghula muszę pozyskać dla Kalksteina. No i mam nadzieję, że nagroda będzie tak... No 400 orenów na minimum, bo wtedy na zero wyjdę. Bo książkę sprzedałem za 100 orenów, kupiłem za 500, więc jak zarobię 400 u Kalksteina, no to wyjdę na zero, to powiedzmy, że to doświadczenie będzie moją nagrodą, no i jej jeden quest mniej. Sobie rozdysponujemy te talenty, co zdobyliśmy. Ulepszymy sobie parowanie. Zręczności. W inteligencji ulepszymy sobie... Inteligencji po prostu ogólnie na trzeci poziom. Ze względu na tę umiejętność zwaną pozyskiwaniem składników. Zwiększa szanse na wydobycie składników z ciał przeciwników i ziół, więc mnie to interesuje. O rytuał oczyszczenia. To też mnie ciekawi w sumie, bo nie pamiętam, co to było. No i styl srebrny na razie, bo i tak z potworami walczymy. To szybki, silny jest na Al Ghule, dobry. No to głębokie cięcie i śmiertelny cios, ale coś nie działa. To patinado. Może teraz będę mógł ten śmiertelny cios. Dobra. To wszystko. Medytacja do północy, bo idziemy na Al Ghule. Mamy pierwszy szpik Al Ghula. Jeszcze trzy. Dobra. Jako, że już nie respią mi się Al Ghule, to wejdę do krypty i zobaczymy, co tam na mnie czeka. No, zapisałem na wszelki wypadek, gdyby mnie coś miało tam pokonać. A tak to liczę, że po prostu zrespią mi się szybko dwa Al Ghule, zabiję je i stąd wyjdę. Coś się zrespiło. Ghul. Niby zawsze coś. Okej, kolejny ghul. Wiem, że nic nie widzicie. Dlatego po prostu będę wam pokazywał, może jak już ciekawego się to znajdzie. Patrzcie! Ciało Raymonda! O cholera. Ciekawe, czy dam radę na tym etapie gry. Muszę tam pokonać oponentów bezproblemowo. Kurde. Nieźle się podziało. Ten grawy wygląda ciężko. Dobra. Graveir pokonany. Mamy jego kość nawet. I fleder jeszcze jakiś. Z fledera mamy jego kły. Szkoda, że nie Al Ghul, no ale dobra. Zobaczmy, co jest u detektywa. Srebrny pierścień. O kurde, miał diamentowy. I oreny. Nieźle. Zobaczmy jeszcze, co jest w ołtarzu. Kurczę, miałem tylko zapolować na Al Ghule, a wyszło ostatecznie coś innego trochę. W parę skrzyni jest jakiś nieznany eliksir. Więc zostawię może brosze salamandry, bo je łatwo zdobyć. I weźmiemy to.
Zobaczmy jeszcze resztę. Tutaj mnóstwo tych skrzyń się znajduje. Tutaj oreniki. W kolejnej oreny. Też mnie cieszy taki loot. O! Sztylet zabójców, ale to mi niepotrzebne. I sarkofag. O cholera! No, powiem wam, mnóstwo tych rzeczy. Temerską żytnią wyrzucimy. Weźmiemy sobie ten kamień runiczny Sfarok i wyrzucimy jeszcze... No, to piwo, bo z niego nie mogę wytwarzać eliksirów. I to już mam lepszy. Ale dobra. Trochę rzeczy tutaj pozdobywaliśmy. Z tej skrzyni niczego nie wziąłem. A, sztyletu. Rzeczywiście. I tutaj jeszcze kufer. Wszystko fajnie generalnie tutaj. Tylko jest jeden problem. Bo ja to wszystko robiłem, żeby znaleźć Algula. A poza gulami, nawet flederami, graveirami, to właśnie Alguli w ogóle nie było. Siarka. O, miałem miejsce na siarkę, się okazuje. Aha, bo to jest jako składnik. Tak, dobra. No to tyle. Ja sobie nabiję jeszcze te gule, schowam rzeczy do karczmarza i zobaczymy się po prostu, jak już będę miał wszystko, chyba że coś ciekawego przyjdzie mi na do głowy do powiedzenia, albo coś ciekawego się wydarzy. O co chodzi? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Dobra. Także to zadanie mamy z głowy. Ja wracam do farmienia na Algulach. I mamy wszystkie szpiki. Teraz już możemy udać się do Kalksztejna. No i po prostu zobaczymy się na miejscu. Kurde, po południu i Kalksztejn śpi. Coś... Dziwne jak na ciebie. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie? Tak. 3 świeże dawki. Wspaniale! Weź... I... 150 orenów. No to jesteśmy na minus, ale chociaż dowiedzieliśmy się o tym Raymondzie dzięki tym algulom, tak? Tak to bym nie poszedł do tej krypty, więc... Nie wyszło najgorzej. Do przełknięcia to porażka. Możemy pójść do antykwariusza i kupić jakąś książkę. Jakąś może o roślinach. Jak jest jakaś nie najdroższa, ale niestety za 400 jest najtańsza, taka, której nie przeczytałem. Dobra, to te rośliny bagienne można odhaczyć. No i tą małą księgę minerałów jeszcze można. Księga traktuje o podstawowych składnikach mineralnych używanych w alchemii. Siarce, kwasie ginati, winnym kamieniu, solach naezańskich, kalcium ekkum, to tam chyba ten w Kermoren mieliśmy z tym do czynienia. Fosforze informuje o substancjach zawartych w tych składnikach. Dobra. No to może być akurat przydatne. No i dobra, zostało nam 2077 monet, więc nie jakoś specjalnie dużo. No ale przynajmniej jesteśmy chyba na bieżąco ze wszystkimi zielarskimi rzeczami. Aktualnie to nie wiem, może nawet wszystkie możliwe, jakie da się zdobyć, przeczytałem, nie wiem. Ale na pewno już dużą część mamy odhaczoną. No i co? Kierunek Bagna. Drodzy widzowie, jesteśmy z powrotem na bagnach. Mieliśmy chwilową przerwę od tej lokacji, ale tak, wracamy tutaj z powrotem, ponieważ misja główna nas tu, można powiedzieć, przyciągnęła. Aktualnie muszę się udać do druidów. Prawie tego, jak obudzić tego strażnika.
Oczywiście chyba znam, wydaje mi się, poprawną odpowiedź, jak to zrobić, ale no trzeba oczywiście podpytać druidów, o co chodzi, żeby misja się dalej, kolejny etap jakby jej zaliczył. W ogóle mamy nową roślinę Blackot, czyli to tam jak ostatnio czytaliśmy, kurde, nie wiem, czy to w tym odcinku przypadkiem nie było, jak czytaliśmy o roślinach, to właśnie teraz odkryliśmy Blackot. I odkrył się też topielec, ale dobra, zobaczymy się po prostu, jak już będę u druidów. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia w sprawie strażnika. Dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu. I też wspomniałem sobie, że przecież muszę uruchomić wszystkie kamienie. A to jest dosyć ciężkim wyzwaniem, ponieważ ja nie mam jeszcze wszystkich tych właśnie kamieni jakby niezbędnych do uruchomienia wszystkich obelisków. Brakuje mi jeszcze dwóch, a nie wiem, jak mam je pozyskać. Może od druidów coś będzie? Może ma coś w ogóle do sprzedania, jakiś kamień, ale... Nie jest. Las Mariborski. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Mogę zapłacić, tylko... Wiecie, ja jeszcze nie wsadziłem wszędzie tych kamieni, więc... Wrócę, gdy zmienisz... Chyba, że jak zapłacę, to on będzie czekał, aż mu powiem, żebym ten, że tym, że kurde, że na mój znak da, wywoła te burze, że jak powiem, że dobra, wtedy i wtedy, to on powie dobra, to wtedy i wtedy. Zgoda. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. To git. Muszę zapłacić, tak? I muszę skolekcjonować jeszcze te kamienie zasrane. Jest. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Tak. Tylko jeszcze potrzebuję kilka. Sefir. Chyba, że ten strażnik niezależnie od Sefir działa, tylko sama wieża dopiero, wiecie. Kurde. O co chodzi z tymi pylonami? Nie wiem. Byłem święcie właśnie przekonany, że wiecie, że oni mi powiedzą, żebym pylonami to zrobił. A tu inna sytuacja się maluje. Ja sobie w tym czasie podpalam obeliski, te do których mam klucze, powiedzmy, czyli sefiry. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Jeszcze jedną sefirę mam. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. I nie wiem, czy... Właśnie nie wiem, ile jeszcze mi brakuje teraz. Dwóch czy jednej sefiry. Jeszcze skąd je zdobyć? To też dobre pytanie. Może przy okazji walki z golemem jakaś będzie? To... Nie jesteś głupi, jeśli się za... Chcecie wywołać powstanie przeciw ludziom? Nie boisz się, że o wszystkim doniosę? Poprawka. Chcemy wygrać wojnę z ludźmi, a nie tylko wywołać powstanie. I nie boję się, że doniesiesz. Po pierwsze, jesteś odmieńcem i ludzie nie potraktują cię poważnie. A po drugie, przygotowania do wojny są w tak zaawansowanym stadium, że nic nie może nas powstrzymać. Wkrótce wyzima zapłonie. Mam nadzieję, że będę wtedy daleko stąd. Znając twoją skłonność do wikłania się w awantury, jestem pewien, że spotkamy się w ogniu walki. Jestem tylko ciekaw, po której stronie staniesz. Ja już odpowiadałem na to pytanie. Chciałbym bronić ludzi.
Naprawdę bym chciał. Tylko właśnie teraz, po tym całym śledztwie, nie? To skumałem, że są fajni tamcy źródkowie. Że nie są tacy źli, że się z Salamandrą u tego wywołują, układy mają, tylko że raczej myślą i są raczej gitami. Tylko tam właśnie jest zakon róży. Płonącej róży. Ja nienawidzę tego. Fakt, pomogłem im w walce, ale właśnie z zakonem płonącej róży, a nie z resztą ludzi. Pozdrawiam też Montiego, który pisze, że Skojatel to terroryści. No trochę tak jest. Trochę tak jest. Tylko ten zakon płonącej róży jest dla mnie jeszcze gorszym czymś. Faktem jest to, że Wiedźmini są stworzeni, żeby bronić ludzi. Dlatego, że potworami, a czy ich bym nazwał potworami, no... Raczej nie, no tutaj dalej bym chciał jak najbardziej neutralnie, ale powiedzmy... Kurde, to śledztwo strasznie troszkę zmieniło moje myślenie, ale powiedzmy, że dalej po swojej własnej... Jesteś naiwny jak dziecko. W czasie... Pożyję. Tak? No. Bywaj. W sumie jestem ciekawy, że jak odpowiem mu, że po ich stronie, to może da mi sefirę. Czekaj. Czekajcie, sprawdzę to. Tak. To nie chcecie poprawić. Mam znajomość. Jestem Wiedźmin. Nie zamierzam się z ciebie wyśmiewać. Chociaż przyznam, rozbawiłeś mnie. To moja sprawa. Tak. To nie chcecie poprawić. Mam znajomość. Jakie możliwe odpowiedzi? Znów niepotrzebny sarkazm. Zobaczy. Tak. Bywaj. No nie, Geralt i tak w każdym momencie mówi tak raczej właśnie wyszło, że sarkastycznie, przy drugiej opcji też. Więc to w sumie nie ma znaczenia, co mu odpowiemy. No, wiadomo, Geralt powinien bronić ludzi. Tylko nie chciałbym wszystkich ludzi tam bronić. To mi przeszkadza. Jakbym mógł sobie wybrać, kogo chcę bronić, to wtedy na spokojnie bym ludzi kliknął, nie? Ale właśnie tak długo jak kwalifikuje się pod ludzi, niestety, ten zakon, ta straż miejska, Siemko na przykład, no to wiecie. Też ci chłopi z tej wioski też w pierwszym rozdziale, jak nas potraktowali. No ciężki wybór, ciężki wybór. Kurczę, no może tego strażnika pokonamy. Bo tak, muszę uruchomić jeszcze obelisk, taki jak ten właśnie, Nechca. I tam dalej jest jakiś na Y. I to są dwa, które kojarzę, że muszę uruchomić, ale nie mam do nich sefir. I przy okazji nie mam pojęcia, skąd mam wziąć te sefiry. To jest problem. Jeśli misja mi mówi, że mogę zająć się tym strażnikiem, to w sumie mogę to zrobić. Wywaliło mi Wiedźmina i w międzyczasie, no wczytałem sobie tego save'a i stwierdziłem, że wejdę w dziennik. I patrzcie, druidzi mogą wywołać dla mnie burzę, ale chcą za to 500 orenów, albo dostarczę kopłaną tę sumę, albo zaczekam na naturalną burzę. Czyli możliwe, że te pylony dalej mogę sobie z nich skorzystać. Takie wiecie, to jest secret opcja do uruchomienia strażnika. Tak mi się wydaje. Ja mogę pójść do Azara Javeda i powiedzieć, że sekcja nic nie wykazała. I to w sumie może mi trochę... Może mogłoby mi wiele powiedzieć. Ale bym chciał... Spróbuję z tym strażnikiem najpierw się pobawić. Jak się uda strażnika pokonać, się udam później do miasta. Do Azara Javeda, który ukrywa się jako Raymond. Dobra, mam nadzieję, że golem jest tym strażnikiem. Byłoby całkiem miło. Odgromnie. Muszę zaczekać na burzę. Muszę zaczekać na burzę. Albo zaczekać na pylon. Pyk. Aha. Widzicie, co się dzieje? Co jest? A, to najpierw to muszę? Teraz mogę dać? Muszę zaczekać na burzę. Kurde, tylko to mnie zabije. Muszę zaczekać na burzę. No właśnie, kurwa. Wersja pylonowania jest taka prosta. Możliwe, że nawet delikatnie skomplikowana. Popatrzcie, dałem mu teraz, udało się. Aktywuję pylony na nowo. I...
O. Okej. Nie wiem, co się stało, ale dobra. Działa. O kurde. No to będzie chyba ciężki pojedynek. Nie wiem, czy ten miecz mu cokolwiek zrobi. I mam mało życia. Muszę pokonać golema, no przydałoby się. Zapoznajmy się z jego atakami, jak one wyglądają. Mogę zapisać grę, więc w osobnym miejscu sobie ją zapiszę, żeby móc się wczytywać zawsze w walce. I bym sobie wypił jaskółkę. Ponieważ, kurczę, mamy taki problem, że nie wiem dlaczego, ale mi strasznie HP uciekło. Zobaczmy, jak on walczy, nie? Niewiele mu robimy. No ale coś tam mu schodzi niby, nie? Ale muzyka jaka jest fajna, strasznie, widzowie, podoba mi się. Nie podoba mi się damage, jakim ubijemy. Powinienem chyba jakiś olej sobie dać na miecz. Teraz tak myślę. Co jest? Ty! Jakieś uśpienie, zmęczenie mnie zaatakowało, o co chodzi, nie wiem. Kurde, no ogień mu raczej nic nie zrobi, nie? No ale spróbujmy w sumie. Zobaczmy, czy igni. Albo art, tylko mocniej. O, nastakuje je. O. Nie, to chyba nic nie dało. Dobra, następne podejście będzie z igni. Czekajcie, może powinienem stalowym mieczem? Z większością potworów. Nieskuteczny w walce, no ale to... Większością, czyli może z tym akurat zadziała. Zobaczmy. No, tak, bije mu dwa obrażenia. Więcej nawet. Dobra, czyli tutaj trzeba było stalowym. Bo srebrny to strata czasu. Dobra, wycofajmy się trochę, żeby on nie wyszedł nam poza tę kolumnę. Jestem ciekawy, czy jakbym kliknął pylony, to czy by go zabiły. Bo on chyba dalej ma w sobie wbity ten... piorunochron, nie? Tak mi się wydaje. O, proszę. A jednak ogień jest skuteczny, kurde, w walce z tobą. Dobra. Czyli będziemy bili igni i stalowym. Taki mam gameplan na tę walkę. Kurde, zmęczyłem się. On mi z buta teraz. Pokerki kawali, jaka ma di Ferrari. Polakowi. Lecimy. Ja chyba powinienem biegać po prostu napierdzielać w niego igni, tak sobie myślę. Dobra, wypiję sobie puszczyk. Bo on poprawia energię. I przywracanie. A to się może przydać w walce z tym ziutem. No, patrzcie jak fajnie zasuwa teraz ta energia z powrotem. No tutaj to Igmini tak naprawdę mu robi cokolwiek. I kurde, bardzo chciałbym sprawdzić te pylony. Tylko, że w tym momencie już mi trochę szkoda... Szkoda by mi było, jakby to mnie teraz tym razem to uderzyło, nie? Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy to coś da. Uderzę go z Igni i pylony. Zobaczmy. Jak mnie uderzy, to skam, a jak jego, to... O, uderzyło, ale nic mu nie zrobiło. No dobra, trudno. A, i mnie też to uderzyło w sumie. Zobaczymy się w momencie, gdy ta epicka walka dobiegnie końca. Bo to dużo czasu będzie zajmowało, ewentualnie na przyspieszeniu. Zobaczycie, jak bije się. Także do zobaczenia, jak pokonam tego golema. O nie! Dobra, delikatne wznowienie tutaj, żebyście oglądali dalej pojedynek, ponieważ odkryłem coś, że nie ma znaczenia to, czy stakujemy igni, czy nie, ponieważ bez stakowania uderzam, bije tyle samo praktycznie, ile na stakowanym. No dokładnie tyle samo nawet, nie?
Więc taka porada, że jak gracie i się bijecie z nim, to nie ma co stakować tego Igni, tylko po prostu spamcie to, ten prawy przycisk jak się pojawi możliwości. To jest chyba lepsze, aniżeli nawet bicie go, tylko po prostu biegajcie i spamujcie w niego Igni. Taki protip. Wracamy do walki. Udało się. O! I z golema mamy Sefirę. Czyli widzicie. Jednak ten golem był potrzebny, żeby móc te Sefiry ogarnąć. Okej, okay, mam 8 Sefir, potrzebuję jeszcze 2. No to będzie wyzwanie, żeby ogarnąć te Sefirę. W ogóle przez całą barkę zastanawiałem się, czy jak nie zabiję golema, to czy ta czwórka się na mnie nie rzuci. Dobrze. To skoro mamy Sefirkę z golema, to pójdźmy sobie ją dać. Sefira symbolizująca wytrzymałość i zwycięstwo. Oj tak. Definitywnie. Gdzie jest Nechca? Tutaj. Okej, czyli za wieżą maga. Dobra, to pójdę sobie dać tą Sefirę do obelisku. Więc zobaczymy się już, jak ją umiejscawiam w... tam, gdzie powinna być. Dobra, jesteśmy przy obelisku. Szybko dajemy Sefirę. Sefira połączyła się z obeliskiem. I teraz kierunek Azar. Javed. Patrzcie! Kurde, jestem w mieście, nie? I stwierdziłem, że sobie wejdę do Kalksztejna. Zobaczyć, czy ma coś ciekawego do kupienia i powiedzenia odnośnie po tym, że pokonaliśmy strażnika. Tak przeglądam sobie rzeczy, które mogę mu sprzedać. I kwas ginacy mogę mu sprzedać za 15 za sztukę. Czajcie? To jest złoto wręcz. Więc sobie pozwolę trochę posprzedawać, bo to naprawdę płynne złoto dosłownie. To jest kurczę metoda, żeby tutaj zarabiać ogromne pieniądze. Czy coś ciekawego mu mogę jeszcze sprzedać po ciekawej cenie? No te kryształki Albara. Tylko je rzeczywiście rzadko. One wypadają z tego Bloodziggera. No to taka... mała dygresja, idziemy już teraz do Raymonda. Dobry panie detektywie. Chciałem pogadać o sekcji zwłok. Z mieczem chodzi w ręku. Ciekawe. Szkoda, że już go nie mam podpisanego jego Azara Javeda. Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć, pomyliłem fiolki. I polałem ciało jakimś rżącym świństwem. Z tego, co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. Muszę znaleźć jakiś sposób, no. Tylko w jaki sposób mam go w pułapkę wciągnąć? Jak go mam nakłonić, żeby zapierdzielał aż na bagna do tej wieży zasranej? To jest pytanie. Ale to też chyba będzie na koniec w tym odcinku. Ponieważ trochę się wydarzyło, tak? Pokonaliśmy strażnika. To jest duży krok milowy. Trochę tam Sefir poukładaliśmy, więc myślę, że starczy. Ponieważ też zauważyłem, że po prostu te dłuższe materiały to nie są dobre pod względem klikalności, więc będę robił takie do pół godziny już, na zwykle. Bo to też w sumie mniej czasu mi zajmuje montowanie tego i wiecie, mogę utrzymać też prościej tą regularność, jak będę robił krótsze materiały. Póki co one są co 2 dni, nie wiem czy ten też będzie... na drugi dzień, ale no miejmy nadzieję, że tak. Mi nie pozostaje nic innego jak życzyć miłego dzionka, miłego wieczorka i adios!